O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, nubie. Doktor Ziri już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się GRE. Nieuniknione, więc... Nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, serio? Że serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Kim jest doktor Camden? Urządzł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia.
Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich Co to ja miałem? Szybkość utrzymuje... Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie... Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny ma... Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień, bo każdy... Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do... No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie został... Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki... No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli... Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Uch.
Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Sprawę. Tylko niech nie cierpi, cierpi, cierpi. Załatwione. Nie miałeś wyboru. Niech to szlak. To już nie był człowiek. Szyk. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. Tu Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko... Następny samochód. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych knojków. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. Może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na... Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Imponujące ustrojstwo. Jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych.
Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Ja. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie! Znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Późno by być na zewnątrz. Mm-mm.
Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci... Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego... Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę.